Miał być dzisiaj film o strzelaniu z Werks 11. Jest złożony, jest wrzucony na YouTubea, ale nie będzie. Będzie jutro, bo dzisiaj będzie film o jednym artykule z gazety. Rano zaczęła się, yy, zaczął się storm na kilku grupach związanych z bronią na Facebooku, bo pokazał się. Na portalu samorządowym, link na dole, artykuł o posiadaniu broni palnej. No i się zaczęło, że matko boska, dziadki z PZSS-u tu krytykują, się burzą i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy ci, którzy tak ostro krytykują ten artykuł, przeczytali go do końca, czy poprzestali na skrócie tego artykułu, który jest zaraz pod Lidem. Tam są takie wypunktowane główne wypowiedzi. To jest, artykuł ma formę wywiadu z prezesem Polskiego, Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego. No i teraz o co w tym wszystkim chodzi? Artykuł ma tytuł Rośnie liczba osób posiadających broń, pozwolenia idą w tysiące. To jest prawda. Elite. W województwie śląskim działa 45 strzelskich klubów sportowych, tylko 6 z nich prowadzi jakąkolwiek działalność związaną ze szkoleniem młodzieży. Żaden inny związek w Polsce nie ma tylu sportowców. To fikcja stworzona, by ludzie mogli dostać pozwolenia na broń. Nie znam sytuacji w śląskim, nie wiem ile klubów faktycznie prowadzi, nie wnikam. Tak, skupmy się na drugiej części. Żaden inny związek w Polsce nie ma tylu sportowców. No, być może tak, chociaż dalej w artykule jest, że PZPN ma chyba więcej. Z ciekawości sprawdziłem sobie liczbę wydawanych patentów żeglarskich i to jest około 10 tysięcy rocznie, jeśli mówimy o patencie żeglarza. Potem jeszcze jest sternik, to jest około chyba 1,5 tysiąca rocznie, i kapitan to jest tam mniej niż 200 nie, rocznie, czyli trochę mniej niż w przypadku strzelców. Ale pamiętajmy o tym, że parę lat temu yy, zniesiono wymóg posiadania uprawnień żeglarza do tego, żeby wynająć sobie żaglówkę. Tak jak zniesiono wymóg posiadania karty pływackiej, żeby wynająć sobie kajak. Więc być może, yy, być może tak jest, być może faktycznie tylko PZSS ma, PZPN ma więcej członków niż my, ale to jest jakby mniej istotne. My w sensie PZSS. To fikcja stworzona by ludzie mogli dostać pozwolenia na broń. Otóż nie. To nie jest żadna fikcja stworzona po to, żeby ludzie mogli dostać pozwolenia na broń, tylko to jest po prostu wykorzystanie możliwości, które daje nowelizacja ustawy z 2011 roku, kiedy po zostaniu sportowcem można sobie wyrobić pozwolenie na broń. Tak? Więc to nie jest fikcja stworzona, tylko wykorzystanie przepisów, które zostały zmienione czy to jest fikcja? To o tym pogadamy sobie za chwilę jeszcze. Yy, I teraz tak. Tu sobie pominiemy te trzy wypunktowane wypowiedzi, bo one występują dalej i lecimy. W 2022 roku w Polsce zezwolono na posiadanie broni ponad 37 400 osób, co stanowi wzrost o prawie 17,5 tysiąca w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie będziemy się odnosić do tych liczb, tak? Bo w filmy tam macie wszystko wyjaśnione, co było w ostatnich latach, jak to wygląda, przy czym znowu nie 37,4 tysiąca osób, tylko 37,4 tysiąca pozwoleń. Tak, dlatego że wielokrotnie to mówiłem. Wydanie pozwolenia to nie jest osoba, bo jedna osoba może mieć jedno, dwa, trzy lub cztery albo więcej typów pozwoleń. Jak powtarzałem, ja mam trzy, większość moich znajomych ma minimum dwa, więc te 374 tysiąca śmiało można podzielić przez dwa, co da nam 18 tysięcy osób z hakiem, 18 700, co już nie jest tak dużym, dużą różnicą w porównaniu na przykład do żeglarzy, bo jest tylko 80%, a nie o 300. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pozwolenia na broń kolekcjonerską i sportową. Liczba zezwoleń na broń kolekcjonerską wyniosła 19 862, co oznacza wzrost o 106 tysiąca w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast zezwoleń na broń sportową w 2022 roku wydano 13 147, czyli dwukrotnie więcej niż w 2021. Czyli wychodzi na to, że kolekcjonerów jest jednak więcej niż sportowców. czym Część z tych sportowców. Jest kolekcjonerami i część z kolekcjonerów jest sportowcami, jak w, powtarzam to od dłuższego czasu. Ogółem w rękach obywateli tylko w 2022 roku znalazło się ponad 100 tysięcy nowo zarejestrowanych sztuk broni. Tam jest 80 par, ale no yy, tak, mniej więcej można to przyjąć, około 100 tysięcy. I teraz wypowiedź yy, pana Krzysztofa Rymskiego, prezesa Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Tutaj się taką fikcję stworzyło, i w związku z tym PZSS ma gigantyczną liczbę członków. W skali kraju jedynie PZPN ma więcej sportowców. Mówił w rozmowie z portalem samorządowym Krzysztof Rymski, prezes Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego. No i nie do końca się fikcję stworzyło, tylko tak jak mówiłem na początku, przepisy są takie, jakie są, i dają takie możliwości, jakie dają, więc ludzie. Ubiegający się o pozwolenie na broń, zostają kolekcjonerem albo sportowcem. Dlaczego? Dlatego, że nie ma innej możliwości posiadania broni, na przykład do strzelania w celu rekreacyjnym. Tak. I to jest, to jest konsekwencja tej obowiązującej ustawy, która wielokrotnie to powtarzałem, ma tę bezsensowną Celowość posiadania broni, gdyby jej nie było, to liczba z członków PZSS-u zjechałaby na twarz, bo ludzie po prostu występowaliby o pozwolenie na broń i byłoby po zawodach, tak? Ale jest jak jest, i nie jest to fikcja stworzona, tylko to jest wykorzystanie możliwości, które dają nam takie przepisy, a nie inne. Czy część z tych ludzi jest fikcyjnymi sportowcami? Być może tak. Tak, nie wykluczam. Ja lubię startować w zawodów. W zawodach. Pozdrawiam Andrzeja Gutowca i jego świetną ekipę z klubu 308. Uwielbiam jeździć do nich na zawody. Bardzo lubię zawody typu Furia, bardzo lubię y, Trigana, takiego niespecjalnie, powiedzmy, zawodowego, takiego, powiedzmy, troszeczkę bardziej rekreacyjnego, ale lubię współzawodnictwo. Tak? Bardzo lubię zawody i wielu moich znajomych y, też lubi zawody i wcale nie są fikcyjnymi sportowcami. Prezes Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego przed 2019 rokiem zatwierdzał około 1700 licencji rocznie. W zeszłym roku było to 3000, a w tym roku, choć to dopiero koniec marca, zatwierdził ich już 3000. Według szacunków prezesa do końca roku może być w sumie nawet 4000 sportowych licencji. No i bardzo dobrze, tak? Znaczy to tyle, że ludzie chcą po prostu posiadać broń, e, mają, mają takie możliwości, jakie mają, więc z nich korzystają. Ja nie widzę w tym nic złego. Tak? Dopóki się ustawa nie zmieni i nie zostanie wprowadzone pozwolenie na broń ogólne, nie wymagające bycia członkiem klubu sportowego czy stowarzyszenia kolekcjonerskiego, to będzie sytuacja taka, jaka będzie. No, ci, co będą chcieli mieć broń, zostaną albo kolekcjonerem, albo sportowcem. Część z nich naprawdę będzie kolekcjonować broń, część z nich naprawdę będzie uczestniczyć w zawodach, a reszta wykorzysta po prostu możliwości dane przez przepisy przy czym nie jest to nic złego żeby było jasne tak bo ci ludzie przechodzą wszystkie sprawdzenia przechodzą badania lekarskie zdają egzaminy i wydają i uzyskują decyzję administracyjną pozwalającą im na posiadanie pozwolenia broni czy na posiadanie broni czyli jest wszystko artis, tak czy tam the book jak to woli Chcą zostać członkiem klubu sportowego, związku sportowego, bo chcą posiadać broń. Tak, oczywiście, że tak, no bo nie ma innej możliwości. Wszystko przez to, że ustawa o broni i amunicji pozwala ludziom na uprawianie strzelectwa sportowego. No nie, uprawianie strzelectwa sportowego nie jest regulowane ustawą o broni i amunicji, w każdym razie nie bezpośrednio, a ustawa jedynie daje możliwość na podstawie uprawnień sportowca posiadania własnej broni. Szeroko rozumianego, bo to nie tylko strzelstwo wyczynowe, ale także takie bardziej rekreacyjne. Tak, zgadza się. Jest kupa zawodów, które są bardzo rekreacyjne które są bez Spiny. Oczywiście są pod, część z nich jest realizowana przy udziale obserwatora z PZSS-u czy WZSS-u, żeby można było zaliczyć sobie starty do licencji, a część to są zawody typowo podwórkowe, jak sobie organizują kluby. Tak, przy czym większość i tak ma, ma tego obserwatora, przynajmniej z, WZ, z WZSS-u, dlatego że ludzie wtedy mogą. Zaliczać starty niezbędne do przedłużenia licencji. Bo, choć w ustawie o rekreacji nie ma ani słowa, sportowcem jest każdy, kto kilka razy w roku pojawi się na strzelnicy i weźmie udział w dowolnej formie rywalizacji. No, w pewnym sensie tak. Znaczy inaczej, sportowcem jest każdy, kto zdobędzie patent i wyrobi sobie licencję. To jest sportowiec, A to czy on będzie startował, czy nie, no to już nie ma znaczenia. Jest sportowcem, może być sportowcem nieaktywnym, tylko jak będzie nieaktywnym przez rok i straci licencję, jak jej nie odnowi, klub wyśle zawiadomienie do, do WPA i może być tak, że te sportowe pozwolenie się po prostu straci, dlatego ludzie pod koniec roku wyrabiają starty, na przykład. Ja to staram się i większość moich znajomych, staramy się to opędzić w ciągu roku. I tak jak powtarzam wielokrotnie, wystarczy wybrać sobie fajne zawody w fajnym klubie. Jedziesz, poświęcasz jeden dzień w roku i opędzasz wszystkie starty na tych zawodach za jednym zamachem. A ja takich startów zaliczam w roku 3 albo 4, bo po prostu mi się to podoba. I dalej. Naj... Fragment, który wzbudził największe kontrowersje na, na tych forach. Przy czym Przeczytam wam, bo i zaraz, zaraz podyskutujemy. Nie podoba mi się to, że obok Mistrzyni Europy czy polskich wybitnych zawodników staje ktoś, kto, wcześniej kupił, kto wczoraj kupił pistolet i on jest takim samym strzelcem sportowym, tłumaczy Krzysztof Rymski, i dodaje, że dziś z trudem w całym województwie wyłowiłby w całym związku 50, może 70 osób we wszystkich kategoriach młodzieżowych, które startują w zawodach sportowych. Według regulaminów ISSF i PZSS to wśród nich są potencjalni przyszli sportowcy. Nie wiem, co mają. Regulaminy do tego, czy ktoś jest potencjalnym przyszłym sportowcem, czy nie. No ale w ogóle cały ten akapit nie wiem, czy to jest dosłowne powtórzenie słów pana Rymskiego, czy to jest już inwencja twórcza autora i twórcze przerobienie jego słów, tak? Bo to można rozpatrywać w dwóch e, aspektach. Pierwszy to jest taki, że nie podoba mi się to, że obok Mistrzyń Europy staje ktoś, kto wczoraj kupił i jest takim samym sportowcem. E, I jeżeli pan Rymski. Faktycznie to powiedział i miał na myśli, na przykład, to, że, że to jest jakiś, nie wiem, jakaś ujma na honorze dla tej mistrzyni. To jest niefajne, ale być może było tak, że te słowa zostały lekko zmienione. I wydźwięk tego jest raczej taki, że z uwagi na to, że przepisy są takie, jakie są, w jednym szeregu stawia się tych ludzi. Przy czym to też tak bez sensu trochę, no bo. Czy jak jestem, zajmuję się jakąś dziedziną, to od razu muszę być mistrzem, żeby, się, żeby mówić, że się tą dziedziną zajmuję? Czy jeżeli zaczynam zbierać znaczki i, to je, i, i jestem kolekcjonerem znaczków, filatelistą, tak? To ktoś się będzie obruszał, że ja się wstawiam w grupie filatelistów z gośćmi, którzy mają złote Mauritiusy i nie wiadomo co jeszcze, jest znaczki wartości kuźwa domu albo nie wiadomo czego. No nie, i ten jest filatelistą, i tamten jest filatelistą, i mistrzyni z Europy czy Polski. Jest strzelcem sportowym, sportowcem, i ten gościu, który wczoraj kupił pistolet, też jest sportowcem, bo ma licencję i ma patent, tak? Dlaczego to ma? Bo przepisy taką ścieżkę mu umożliwiły, to to zrobił. Większość z nich, podejrzewam, gdyby znowu wrócę do tego, co mówiłem na początku, gdyby były możliwości wyrobienia sobie pozwolenia na broń do celów rekreacyjnych, to po, tak, tak jak mówiłem, liczba członków pzs u poleciałaby na twarz momentalnie. Nie ma się co tu przyburzać, że stanie sobie jeden z drugim, tylko trzeba w tym... Ja bym patrzył na to pod innym kątem, tak? No bardzo fajnie, że stoi sobie mistrzynie świata czy Europy, a obok stoi kompletny żółtodziok, który dopiero uczy się strzelać. Bardzo fajnie, bo popatrzy jak strzela ten mistrz świata czy Europy. Może się czegoś nauczy, jak się nie będzie cykał, to podejdzie i zapyta. Poprosi może jakąś pomoc. Ten, jak będzie równym gościem czy równą gościową, to mu pomoże, podpowie i tak dalej, i tak dalej. Pogadają sobie. Zresztą w ogóle w większości przypadków na strzelnicy panuje dosyć przyjazna atmosfera. Tam nie ma jakiejś kurde mierzenia długości przyrodzenia czy czegoś takiego. Owszem, zdarzają się takie przypadki, ale na ogół to jest tak. Ktoś ma jakieś problemy, zaraz się znajdzie pięciu innych, którzy przyjdą, pomogą mu lepiej gorzej, ale będą starali się, się jakoś rozwiązać jego problemy, podpowiedzą coś, zwrócą na coś uwagę, pożyczą taker, pożyczą zaklejki. Tak, no, tak to funkcjonuje, więc nie ma się co, co to burzyć w ogóle. Więc nie mam pewności, czy to są. Jeden do jeden słowa pana, pana Rymskiego, czy to jest trochę zmienione, czy to było autoryzowane, czy nie było autoryzowane. I nie wiem, co pan Rymski miał na myśli, mówiąc to, co powiedział, albo inaczej. <ścoughs> co się kryje za tym, co zostało opublikowane? To jest klucz do tego, więc nie burzcie się o to, naprawdę nie ma sensu. No. Jak dodaje cała reszta, to osoby, które uprawiają raczej sporty rekreacyjny albo mają po, po prostu potrzeby posiadania broni? Tak, oczywiście, że tak, no, bo takie są przepisy. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób ma pozwolenie na broń, czy posiada broń sportową. No, ludzie niezainteresowani bronią, tak, nie, zda, nie zdają sobie z tego sprawy. Pierwszy czynnik, jaki zdaniem prezesa miał wpływ na taki wzrost zainteresowania posiadaniem broni sportowej, to przepisy, które do tej pory dawały możliwość uzyskania broni myśliwym i sportowcom. Nie tak dawno do tej grupy dołączono także tych, którzy pracują z bronią. To już jest podejrzewam inwencja twórcza autora tego artykułu. Nie powiedziałem wam, kto jest autorem. NR. Tak? Tajemniczy NR. Bo to nie jest prawdą, co tu jest napisane, bo. Zmiana ustawy nastąpiła w 2011 roku. Tak? Nie dodano tam jakichś specjalnych kategorii, bo to wszystko już funkcjonowało, tylko ułatwiono po prostu ścieżkę do zdobycia pozwolenia na broń. I teraz tak, nie tak dawno do tej grupy dołączono także tych, którzy pracują z bronią. Nie, nieprawda. To nie, jest, to nie są ludzie pracujący z bronią, bo z bronią pracuje też ochroniarz. A to mu w żaden sposób nie ułatwia zdobycia pozwolenia na broń. Więc dołączo, nie dołączono, tylko ułatwiono zdobycie pozwolenia do ochrony osobistej, głównie mundurowym. Tak? Ostatnia zmiana z zeszłego roku, która spowodowała wzrost o 7000 czy 6000 z hakiem wydanych pozwoleń do ochrony osobistej z uwagi na to, że, że ta ścieżka stała się dla mundurowych bardzo prosta. Przy czym, żeby było jasne, ja uważam, że powinno być, nie powinno być tej ścieżki, czyli ochrona osobista, tylko wszyscy mundurowi i być może aktywni członkowie organizacji probronnych powinni mieć ułatwioną ścieżkę zdobycia pozwolenia, bo to motywowano tam wzrostem potencjału obronnego. I powinna być ścieżka ułatwiająca zdobycie pozwolenia do celów proobronnych, na które można by kupić jeden karabin, jeden pistolet i jedną strzelbę. I to by miało sens. A tu do ochrony osobistej mam sobie pistolet czy rewolwer. Czy to podnosi potencjał obronny państwa? Odpowiedzcie sobie sami. I teraz do tych pracujących z bronią. Teraz i oni mogą posiadać broń także prywatnie. No mogli zawsze. Tak? I nawet od zmiany w 2011 roku, też mieli łatwiejszą ścieżkę zdobycia pozwolenia kolekcjonerskiego, dlatego że w przypadku mundurowego było to po prostu e, zapisanie się do klubu kolekcjonerskiego, złożenie kwitów i koniec. Nie zdawał egzaminów, bo ma e, przeszkolenie w wojsku policji czy w innych e, służbach mundurowych, i nie szedł na badania lekarskie, bo jest badany. Tak? I oni z tego korzystali. A teraz doszło jeszcze. Możliwość ochrony osobistej, dlatego że kolekcjonerzy nie mogą nosić broni. Więc podejrzewam, że spora grupa z tych, którzy wyrobili sobie pozwolenie do ochrony osobistej, nie wszyscy, mówię o sporej grupie, bo wiem, że jest też duża grupa tych, którzy skorzystali z, tego, z, tej, z tej nowej ścieżki i to jest ich pierwsza i jedyna broń jak na razie, ale spora część kolekcjonerów mundurowych zrobiła sobie pozwolenie do ochrony osobistej, żeby móc nosić broń. No, krótką. Więc kanałów dostępu, jak mówił prezes, jest jeszcze całkiem sporo. Innym czynnikiem był wybuch wojny na Ukrainie. No ale innym czynnikiem czego? Wzrostu zainteresowania, bo, bo ten wybuch wojny na Ukrainie, no niby teoretycznie można tam się dopatrywać, że poprzednia ekipa rządząca zmieniła tę ustawę właśnie pod, tam, po, po, pod wrażeniem tej wojny na Ukrainie, tyle tylko, że gdyby to miało sens, to powinni wprowadzić pro, pozwolenie do celów proobronnych. No i byłoby, byłoby lepsze niż to. I teraz ta wojna na Ukrainie. To diametralnie zmieniło też motywację osób, które występują o pozwolenie. Przed wojną był to rodzaj hobby, dziś to zdecydowanie częściej potrzeba zdobycia umiejętności. Tak i nie, no, nie wszyscy. Na pewno, tak, jest, jest bardzo liczna grupa osób, to było widoczne zwłaszcza w roku 22 i 23, przynajmniej do połowy, które to osoby, pod właśnie, e, dla których inspiracją wyrobienia pozwolenia na broń była wojna na Ukrainie bo się zaczęli obawiać konfliktu zbrojnego, więc uznali, że wyrobienie pozwolenia i posiadanie broni poprawi im samopoczucie. Bo ja też nie widzę w tym nic złego. Posiadaniem broni szczególnie zainteresowani są mężczyźni. Na stu mężczyzn są mniej więcej trzy kobiety. To taki stary instynkt polowania, zadbania o rodzinę, ochronę gdzieś tam tkwi w naszej podświadomości, tłumaczy Rymski i dodaje, że tak naprawdę znaczenie broni osobistej w sytuacji konfliktu zbrojnego jest niewielkie. Yy, nie wiem. Nie znam statystyk, nie będę tutaj wchodził w polemikę, czy to jest 3% czy więcej, tu nie ma znaczenia. Tak. Coraz więcej kobiet też strzela, jest zainteresowanych, więc no, zostawmy ten temat. Dobrze wiemy, że dziś wygląda wojna wygląda całkiem inaczej niż w czasach I wojny światowej. Tak, bo są drony i czołgi, i amunicja kierowana, ale jak patrzymy na Ukrainę, to w pewnych momentach ta wojna na Ukrainie, to było Verdun, Anno Domini 2022 albo 2023. O linia okopów po jednej, po drugiej stronie i napieprzamy się artylerią tak, żeby zrównać wszystko z ziemią i zrobić krełbres księżycowy. Z czym to się... Robi? Jakieś, tak, w, pod samą wprowadzono czołgi w 17 roku i od tego momentu zaczęły się natarcia czołgowe i to było dokładnie to samo. No doszły BWP, doszło, doszło lotnictwo, bardziej rozbudowane niż w pierwszej wojnie, ale nie, to, to, to nie jest tak, że to się jakoś diametralnie zmieniło. weszły nowe środki walki, ale ta wojna dalej wygląda w sporej części tak samo jak ta pierwsza wojna światowa. Też trzeba, w, jak zdobywasz teren, to też najpierw ci artyleria przemieli wszystko, co jest w jej zasięgu, a potem ktoś musi z tym karabinem pójść i te okopy wyczyścić, tak, tak jak w pierwszej wojnie. Może nie ma już tych maczuk i, i stosuje się inne środki walki, ale dalej się tłucze z tym przeciwnikiem w okopach, tak jak w czasach pierwszej wojny światowej. Dzisiaj znaczenie tego, że ktoś ma osobistą broń jest coraz mniejsze. Widzimy to na przykładzie Ukrainy. Jeśli na miasto spadają bomby, to posiadanie pistoletu czy karabinu przestaje mieć znaczenie, bo kontakt bezpośredni z przeciwnikiem jest bardzo rzadki. Posiadanie broni to taka trochę podświadoma potrzeba, nie do końca racjonalna, tłumaczy. No, tak. Widzimy to na Ukrainie i widzimy, jak się kurde pod Afdijewką, czy, czy gdzie indziej, czy w Mariupolu, jak się tam tak, jak obrzucali się tylko bombami. Walili do siebie z tych karabinów ile wlazło, Mało jest filmów na TikTokach czy innych, kuźwa y Gruz 200, gdzie, gdzie po prostu są z kamery nagrania, gdzie to czyszczenie okopów, czy ta walka z przeciwnikiem z wykorzystaniem broni strzeckiej, cały czas jest. No, ta broń nadal jest podstawowym narzędziem walki dla żołnierza, bo jak już przemieli ta artyleria, jak już spadną te rakiety i przejadą te czołgi, no to musisz pójść fizycznie, wejść na ten teren i go zająć. Jak ktoś będzie do ciebie strzelał, to ty musisz strzelać do niego. To jest tak, no to jest wojna. To jest po prostu wojna. A to, że na jakieś miasto spadają bomby i ty masz karabin czy pistolet, to wiele nie zmieni, no tak. W przypadku, jak ta bomba spada, to nic nie zmieni, ale w przypadku, jeżeli już po tym nalocie wyjdziesz i siedzisz w domu i dobijać się banda sukni synów, którzy do drzwi, którzy chcą, chcą cię obrabować, nie wiem, zgwałcić ci żonę, córkę, zabrać żywność i coś jeszcze, to wtedy posiadanie tej broni znaczenie już ma, bo jeżeli oni mają łom, a ty masz karabin, to jesteś wygrany. Jeżeli oni mają karabin i ty masz karabin, to jest 50-50, ale jeżeli oni mają łom, siekierę, i ty nie masz nic, to jesteś na przegranej pozycji. A jak mają karabin, to w zasadzie tak jest po tobie. I to o to chodzi w posiadaniu tej broni, a nie o to, że ktoś będzie prywatny posiadacz broni, będzie ze swojego AR-ka czy kałaszka strzelał do tego 72 b 3 No nie, no, to nie po to jest. Legalizacja broni w Polsce. Liberalizacja przepisów miałaby swoje dobre strony. Tak zgadza się. Temat legalizacji broni w Polsce powraca regularnie jest przedmiotem dyskusji od wielu lat, czy nie, wielu dyskusji od lat, podobnie jak debata publiczna nad potencjalnymi zaletami i zagrożeniami związanymi z liberalizacją przepisów dotyczących posiadania broni palnej. Jedynego jednego słusznego rozwiązania pewnie nie ma, ale zdaniem prezesa zmiana w przepisach powinna nastąpić jak najprędzej. Tak, i teraz na podstawie tego i tego, co prezes powie, za chwilę wam to przeczytam. Już widzicie, że nie można do końca literalnie czytać tego fragmentu o tym, że jemu się to nie podoba. Bo wychodzi na to, że pan prezes jednak nie myśli tak, jak można odebrać to po tym akapicie. Więc mam wrażenie, że. Nie do końca to powiedział prezes, albo nie do końca to miał na myśli i zostało to ubrane po prostu w złe słowa, bo tu widać, że prezes jest za zmianami. Jakimi? No nie do końca byłbym za tym, żeby każdy mógł pójść do sklepu i jak paczkę papierosów kupić sobie pistolet, dlatego, że to już by było duże ułatwienie dla tych wszystkich, którzy tej broni z różnych powodów nie powinni posiadać. Zgadza się. Moim zdaniem forma reglamentacji powinna być, aczkolwiek rozsądna liberalizacja dostępu do broni miałaby też dobry wymiar w momencie, kiedy umielibyśmy rozgraniczyć posiadanie broni dla samego posiadania, a posiadanie broni dla chęci uprawiania sportu. Witamy. To jest to, o czym ja mówię. Pozwolenie na broń wyrabiam sobie pozwolenie na broń, mogę sobie kupić dowolną broń z zakresu dopuszczonej do użytku cywilnego. Chcesz być sportowcem, patent, licencja, startujesz zawodach. chcesz być myśliwym, PZEł. robisz sobie uprawnienia łowieckie i polujesz. Tak. I tak to powinno wyglądać. A na razie wygląda tak, jak wygląda, że chcesz mieć broń. Najprostsza ścieżka dla przeciętnego kowalskiego sportowiec, albo kolekcjoner, bo nie ma innej. Yy... Mówi w rozmowie z portalem prezes yy, Krzysztof Rymski. Yy, nie, mówi w rozmowie z portalem samorządowym Krzysztof Rymski, prezes Polskiego Związku Sportowego. I to tyle. Więc jak widzicie, nie ma co rozdzierać szat i wieszać psów na panu Na panu Rymskim, bo coś powiedział. Podejrzewam, że tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, że to nie do końca tak powiedział i że. Yy, jest błędna interpretacja, bo widać, że gość jest, jest za posiadaniem broni. Może tam troszeczkę faktycznie boli go to, bo, bo jest sportowcem z krwi i kości, troszeczkę tam kuje, że on jest sportowcem, ma sukcesy, jego, jego wychowankowie mają sukcesy, a też sportowcem jest ktoś, kto nie może trafić w tarcze. No, ale takie są przepisy, tak? No, ja go mogę zrozumieć. Ja sam wyszedłem ze strzelectwa stricte sportowego, starczówki po prostu, statyczne. Olympic One Handed i jedziemy, tak? A później mi się zmieniło i, i, i jest tak jest. I teraz preferuję sport bardziej dynamiczny, czyli na przykład tego mojego ulubionego Trigana. Więc bardzo was proszę, wstrzymajcie konie, przestańcie wyeszać psy na panu rymskim, którego nie znam, ale którego pozdrawiam, bo widać, że facet myśli rozsądnie. Oczywiście tak zaraz będzie, że churdur i brawo przyrodzone. Moim zdaniem myśli rozsądnie i, i to, co powiedział o tych zmianach, jest trzyma się kupy po prostu, tak? I tyle. Przestańcie się już ekscytować tym artykułem. Naprawdę nie jest nic negatywnego. A na koniec podziękowania dla sponsorów. Dobra robota. Link do, do patronata na dole. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie, za lajki, suby, komenty. Też robicie wspaniałą robotę. I to tyle. I mam nadzieję, że jutro widzimy się w relacji ze strzelania z Werks 11.